często każde podtopienie jest w jakiś sposób zaskoczeniem, natomiast to zaskoczenie może wynikać z różnych powodów. W ocenie naszej, po przeanalizowaniu tej sytuacji, która tu miała miejsce, jest to przypadek akurat losowy, wynikający z tego, że pojawiła się w rowie melioracyjnym kłoda drewna, które nie było ułamane w trakcie jakichkolwiek działań. To widać ewidentnie, że jest to stara kłoda, która gdzieś u kogoś zalegała. W jaki sposób, czy ona uszczelniała płoty, czy stanowiła często zastawkę na rowie, bo kiedy brakowało wody, to wiele osób w ten sposób gromadzi sobie do podlewania ogródków czy innych. Nie chcemy w to w tej chwili wnikać, bo nam się tego nie da ustalić, ale nawet jeśli gdzieś spoza jakby terenu trafiła, to zatrzymała się na jakiejś przeszkodzie, tak? Tam przeszkodą są fragmenty przepustów, jeżeli one są legalne, to dobrze, jeżeli są nielegalne, to jest kolejny problem. Problemem są jakieś pojawiające się płoty w poprzek rowów, które nie powinny tam być, bo rów nie jest do tego, żeby go ogrodzić, tylko żeby przepuszczać, bo zawsze w takich miejscach pojawią się różne zagrożenia. Ale jeszcze raz powtarzam, nie szukajmy, nie spychajmy winy na konkretne osoby, tylko spróbujmy wspólnie zadbać o to, aby te rowy były czyste, każdy wykonując w swoim zakresie swoje zadania, bo utrzymanie bieżące to jedno, ale zadając pytanie, czy jest to dla mnie zaskoczeniem, odpowiem i tak, i nie. Dlatego, że wiele działań od wielu lat w miejscowości Ostroszowice, poczynając od ulicy Polnej, zostało podjętych po to, żeby nie było takich zaskoczeń. Stoimy zresztą na ulicy Fabrycznej, na której można zauważyć, jak zostały zmodernizowane wszystkie przepusty, zwiększone zostały ich przekroje, wprowadzone przepusty skrzynkowe. Jak popatrzymy na przekrój rowu, a przekrój przepustów, to on jest zdecydowanie większy. Mówię tutaj o tych przepustne. Natomiast wystarczy śledzić media w całej Polsce, potężne mosty, potężne instalacje, wszelkie melioracyjne też nie wydalają, więc nigdy nie można powiedzieć, że jesteśmy na wszystko przygotowani, ale od kilku lat, to pokazuje sytuacja, zminimalizowaliśmy ilość zdarzeń, które się mogą pojawić. Gdyby takie działania nie były podejmowane, to byście Państwo takich materiałów nakręcili w ciągu tych ostatnich dni wiele, tak? A zdarzyła się taka, a nie inna sytuacja, zbieg okoliczności. Natomiast nie to jest tym elementem, o którym myślę, że powinniśmy rozmawiać. Raczej ważniejszym jest dla nas, są kolejne działania, które wcześniej podjęliśmy, czyli skomunalizowanie pewnych części rowów, a ostatni odcinek, który pozostał, polega problem na tym, że on musi być podzielony na dwie części. Dlaczego? Dlatego, że końcówka tego rowu wiele, wiele lat temu, że tak powiem, w sposób naturalny przechodziła w stawy. Te stawy służyły do innych celów, do przemysłowej wody. Dzisiaj od kilkudziesięciu lat również te stawy są zbiornikiem wody pitnej. Dlatego wiele lat temu wybudowano taki rurociąg, który obchodzi te stawy z boku i na wlocie do tego rurociągu, oprócz zwykłej kraty, którą się często montuje na takich wlotach, żeby nie zanieczyszczać długiego, kilkusetmetrowego odcinka, wybudowano dużą instalację koszową, prostopadłościenną, z podestami na górze, która jest oczyszczana przez spółkę Wodociągi i Kanalizacja, która w tym terenie dalej w konsekwencji ma te zbiorniki. Po to, żeby tych zbiorników nie zanieczyszczać. Konstrukcja jest tak zrobiona, że nawet gdyby się na niej coś zatrzymywało, to górą się przeleje woda, nie wprowadzając się, że tak powiem, do tego rurociągu pod spodem. Jeżeli teraz starostwo, władając w imieniu Skarbu Państwa tym odcinkiem, dokona tego podziału i przekaże, tak, bo to wojewoda przekaże w konsekwencji, przekaże spółce Wodociągi i Kanalizacji tamten odcinek, bo oni tam nawet mają bramę od strony stawów, żeby mogli tym terenem zarządzać, na bieżąco podjeżdżać, czyścić, bo to są naprawdę spore sprawy, to wtedy nie będzie problemu. My przyjmujemy kolejny odcinek rowu i tak, jak żeśmy go zmodernizowali wyżej, tak samo zmodernizujemy go w tamtej części, przy pomocy, mam nadzieję, środków finansowych również od wojewody, jeśli będą. A jeśli nie będą, to musimy sobie sami dać radę, jak dajemy sobie z wieloma innymi rzeczami. Wspólnie z panem wójtem uzgodniliśmy, że ta sytuacja wymaga kompleksowego rozwiązania, między innymi wydzielenia gruntu z działki Skarbu Państwa, która jest niezbędna na cele statutowe w Gdzieżoniów. Pozostała część gruntu uzgodniliśmy, że będzie komunalizowana tak jak poprzednie działki, ten proces będzie kontynuowany. Ja spotkałem się w poniedziałek rano z państwem Madej, tak, którzy zostali najbardziej poszkodowani. Rozumiem tych mieszkańców, bo ja sam kilka lat temu w wyniku takich ulewnych deszczy, kiedy notabene dokładnie w tym miejscu pomagałem i koordynowałem w akcji przeciwpowodziowej, to w tym czasie zalało moją nieruchomość i mój dom. Więc ja wiem, jakie są to straty, jakie są to niedogodności, ile z tym trzeba walczyć. Natomiast to nie chodzi o to, żeby sobie tutaj ustalać, czyj ból jest większy, ale chodzi o to, żeby wyciągać racjonalne wnioski. Pierwsze działania, które zostały podjęte, to zadzwoniłem do prezesa spółki Wodociągi i Kanalizacja, żeby mieszkańcy zostali podłączeni do wody, bo w tym momencie taka możliwość była, ale jakby zaniechali pewnych działań. W ciągu kilku godzin dostali decyzję o przyłączeniu do tego. W
wcześniej jeszcze w trakcie akcji gmina zakupiła 2 zbiorniki na wodę pitną, do której zostały spółka wodociągi dowiozła wodę, także mieszkańcy byli zabezpieczeni w wodę tymczasowo w tych zbiornikach, a potem mam nadzieję, że w wyniku wykonanej dokumentacji i prac zostaną zabezpieczeni z wody, która od dawna jest w wodociągu. To jest też taki czasami impuls, tak, żeby jednak zabezpieczyć się, coś innego zrobić, również od siebie. Nie ma takich posesji, ani tej, ani innej zabezpieczonych. Tam jest na dzień dzisiejszy sytuacja na tyle klarowna. Zostały wyciągnięte z rowu wszystkie te nieczystości, które będą właśnie w tej chwili odsiąkają, będą wywiezione przez pracowników robót publicznych, żeby nie było, nie zalegały. Natomiast wartość rzeki, jej nurt, a to jesteśmy w górach, to też o tym trzeba pamiętać, no różne rzeczy może nieść, więc jak ktoś by tutaj chciał stanąć, założyć się jakieś pieniądze, to nie wiem, czy by się zakładał. Mam nadzieję, że tam jest przede wszystkim powiedzmy sobie szczerze, prosty odcinek rowu, na którym się znalazły przeszkody w postaci kłody, w postaci płotu, który tam stoi w poprzek i to spowodowało niestety taką, a nie inną sytuację. Zawsze staramy się robić tak, żeby zminimalizować straty, czego dowodem jest to, o czym mówię, to są przebudowa ulicy Polnej, zamiana stosunków własnościowych, gdzie wybudowaliśmy rowy w innych miejscach, odcięliśmy w ogóle wody od strony lasów poprzek rowem, tak? Po to, żeby tę wodę najpierw ustabilizować. Po drodze bardzo fajna inicjatywa ze strony mieszkańców się pojawiła, która tutaj funkcjonowała od czasów jeszcze przedwojennych. Jeden z właścicieli odtworzył sobie staw, tak, jako zbiornik małej retencji, do której ta woda w części się zbiera. Zastanawiał się, czy 2 lata będzie musiał czekać na tą wodę. Ta woda w ciągu kilku dni wypełniła mu ten staw. To pokazuje, że takie zbiorniki są niezbędne i takie działania należy podejmować. Państwo niedawno żeście pokazywali bardzo ładny materiał z miejscowości Włóki, zagospodarowany przez mieszkańców w ramach naszego Funduszu Sołeckiego, ale żeby to się zadziało, to trzeba było uregulować stosunki własnościowe. Gmina była własnością wraz z mieszkańcami w częściach tego stawu. Zamieniliśmy się z właścicielem na inne działanie, oddaliśmy mu teren dalej, myśmy przejęli w całości staw i wtedy środki budżetowe mogły być zaangażowane do realizacji wszystkich tych działań. A że to się zbiegło z modernizacją drogi obok, no to pięknie wszystko wygląda. Podkreślić trzeba jak zwykle zaangażowanie mieszkańców. I super, że oni właśnie się angażują w takie chociażby sprawy również rekreacyjne, ale to, o czym apelowałem na początku i mówiłem, również zadbajmy o zwykły bieżący stan. Ja podam taki przykład, kiedy sytuacji rurociągu, rowu, który był zarurowany, tak, na odcinku prawie 100 metrów i okazało się, że w którymś momencie jest zatkany. Czym się zatkał? Proszę Państwa, ktoś zostawił wiaderko, ktoś drugi zostawił płachtę foliową, weszło to do środka, po drodze gdzieś korzenie drzew w niewielkich ilościach przeszły, bo szukały wody, zrobił się czop i trzeba było rozbierać cały rurociąg na środku po 50 metrach, bo nie dało się tego w żaden sposób oczyścić. Więc proszę zwrócić uwagę, zwykłe plastikowe wiaderko po farbie, po czymkolwiek innym, plus kawałek folii może spowodować, że ten dom, o który Pan pyta i wiele innych zostanie zalany. I jak sobie z tego nie zdamy sprawy, to żadne działania i budowy żadnych mostów i przepustów nie rozwiążą tematu. My tutaj mamy zaplanowane wystąpienie do wojewody w sprawie środków z przeznaczeniem na utrzymanie tego rowu, czy tam wzmocnienie na odcinku wrażliwym. Natomiast tutaj istotne jest to, że wojewoda w poprzednich wystąpieniach starosty Dzierżoniowskiego na tego rodzaju środki odmawiał pisemnie, miało to miejsce dwukrotnie, nawet miało to miejsce właśnie w stosunku do tego konkretnego rowu. Wskazując w tych swoich wystąpieniach zarówno na te zasady wynikające z ustawy prawo wodne, o których ja już wspominałem wcześniej, ale też wskazując, że środki dostępne z budżetu wojewody będą kierowane tylko i wyłącznie, co podkreślam, tylko i wyłącznie do spółek wodnych jako dotacje podmiotowe. Natomiast spróbujemy, mamy nadzieję, że wojewoda uwzględni tą trudną, specyficzną sytuację, to tutaj zdarzenie, które miało miejsce, i takich środków finansowych udzieli staroście Dzierżoniowskiemu. Pan dyrektor wspomniał tutaj o spółkach wodnych. Ja takie spotkanie organizowałem i nadal będę organizował do skutku. Przywoziłem na spotkanie specjalnie z powiatu ząbkowickiego mieszkańców, którzy tam takie spółki organizują do tej pory. Dogadują się, bo prawo mówi wyraźnie, kto czerpie pożytek z rowów wszelkich, czy to w polach, czy tutaj, powinien je utrzymywać. Jak nie własnoręcznie, to przez odpowiednie organy. Co jest najważniejsze, spółka może dostać pieniądze od wojewody. Na to są cele. Gmina nie może dostać. Drugie, myśmy powiedzieli, damy pomoc pracowniku, damy miejsce w urzędzie, niech się spółka zawiąże, niech to będzie społeczny prezes, bo nie musi brać za to pieniędzy, ale my pomożemy. Więcej, nieproporcjonalnie do udziału w terenie ziemi, mamy na przykład jako gmina 5%, możemy z budżetu wtedy legalnie przeznaczyć nie 5%, tylko 50% do udziału w pozostałych. Więc to jest
To jest ta synergia działań i to jest pomysł na to, żeby te sprawy rozwiązać. Przez wiele, wiele lat w Polsce spółki wodne funkcjonowały powszechnie, tak? I problemu nie było. Niestety przyszedł okres transformacji, różne rzeczy się zadziały, zaniechano pewnych działań, a coś, co było sprawdzone, należało utrzymać i ja do tego zachęcam. Skoro inni mogą nadal to realizować i robią to ze skutkiem dobrym, to dlaczego nie? My to, co możemy, to robimy z własnego budżetu, ale co roku staramy się również od Urzędu Marszałkowskiego pozyskać pieniądze i w tym roku znowu, i za chwilę o tym powiem, pozyskaliśmy 30 tysięcy, gdzie dokładamy kolejne nasze również 30 i za 60 tysięcy kilka kilometrów rowów kolejnych jest oczyszczanych, ale gruntownie, to nie jest tylko koszenie trawy, to są zupełnie inne działania. Tam są one odmulane, oczyszczane, prace z sprzętem mechanicznym. Co roku robimy tego bardzo dużo, ale proszę Państwa, my dzisiaj stoimy w Ostroszowicach, w Górach Sowich. Nasza gmina sięga po masyw Ślęży. 142 kilometry kwadratowe, kilometry rowów, tysiące. Więc trzeba pamiętać, że jeśli wspólnie do tego tematu nie podejdziemy wraz z właścicielami terenów przyległych, a w większości są to tereny prywatne, to tematu nie rozwiążemy.